ile proszę to, jak to jest, czy te rady dzielnic są nam potrzebne, czy to raczej my tylko zdali? Z panem Adamem się w 100% zgadzam, dlatego też prosiłem o to, żeby ten głos był pierwszy, bo czuję się w słowach pana Adama serce. Serce, zaangażowanie w to i sama cezura czasu, którą pokazał, te ponad pół wieku działań, one udowadniają, że coś można zrobić. Te Bronowice są takim przykładem. Ja tylko przypomnę, że w latach 90. ten program rewitalizacji, niedoceniony w Lublinie, niewykorzystany, który sprawił, że stare Bronowice zmieniły oblicze, ale jednocześnie to, co liderzy tego programu rewitalizacji do dzisiaj podkreślają, tam wkład zarówno w sensie pracy, jak i pieniążka wziętego z kieszeni ludzi, którzy na tą rewitalizację ułożyli, był ogromny. Zakładano, że ten procent będzie minimalny. W którymś momencie zaczął się walić program miejski rewitalizacji. Mieszkańcy powiedzieli, że oni w takim razie muszą sami, tak? To pokazuje, że tak naprawdę dla aktywności obywatelskiej nie potrzeba wiele. I ja tutaj troszeczkę pokażę, może jeżeli czasu starczy, pokażę, jakie czynniki wpływają na to, czy te jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, bo tak są ustawowo określane, co jest jednocześnie, jak stwierdził profesor Swianiewicz, takim trochę pejoratywnym określeniem, bo to jest pomocnicze dla samorządu i tak jest postrzegane zarówno przez samorząd, a tam gdzieś pomocniczo i tak jest postrzegane przez mieszkańców i to jest ból z radami. One tak naprawdę nie mają wielkiego zakorzenienia. Rozpoczynam troszeczkę od czegoś, co przygotowałem taki slajd w grudniu na konferencję, która była w Urzędzie Miasta poświęcona budżetowi obywatelskiemu. Od razu powiem, że pierwszy bunt i sprzeciw mój, nasz, tutaj z panem doktorem Arkadiuszem Białym, był na samo określenie obywatelskie. No bo jaki jest budżet miasta? Toż to jest obywatelski. My jako obywatele płacimy w podatkach i jako podatnicy państwa idą nasze środki jako obywateli. To jest konstytucyjnie określone. Budżet powinien być partycypacyjny. Partycypacyjny, co to znaczy? Budżet uczestniczący. Budżet, w którym miasto daje pieniądze mieszkańcom na inicjatywy, które oni podejmują, stwierdzają, definiują, co powinno być zrobione, jak powinno być zrobione i decydują bardzo często o tym, że to oni chcą to robić. Oni to chcą robić. Natomiast wynik budżetu obywatelskiego był jaki? Wycięto wszystkie małe projekty. Tutaj mamy tą mapę, która pokazuje w tej chwili, a nie, przepraszam, bo to mi przeskoczyło, ale nie będę szukał, bo szkoda w tej chwili czasu. Jakie jest prawdopodobieństwo w tej chwili wygrania projektów w ramach tego, jak jest rozumiany budżet obywatelski w Lublinie? Głównie inicjatywy duże, na duże sumy i skoncentrowane gdzie? W środku miasta. To prawdopodobieństwo tutaj, można powiedzieć, jest największe, a peryferia, jak zostawały peryferiami, tak zostają. Gdzie była największa frekwencja w wyborach do rad dzielnic w poprzedniej kadencji? Wynosiła aż 26%. Kusk. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy wcześniej na skutek różnych i błędów miasta, i sytuacji, jaka była związana troszeczkę z historią tego terenu, zintegrowali się i zobaczyli, że ta samorządność jest decydująca dla nich. Stwierdzili, że trzeba pewne rzeczy wymusić na mieście, trzeba podjąć działania i tutaj pokazali, że podmiotowość ludzi decyduje o tym, czy Rada Dzielnicy ma co robić, czy nie. Natomiast no tutaj z panią z Radia Lublin rozmawialiśmy. Ja mówię, ja w swojej wypowiedzi użyłem takich argumentów, że proszę zapytać w Lublinie mieszkańca konkretnej dzielnicy,
w jakiej dzielnicy on mieszka. To jest pierwsza rzecz, że nie mamy poczucia tożsamości dzielnicowej. Wielu ludzi w ogóle o tym nie wie. Jak ich zapytamy o radę dzielnicy, a jest coś takiego, a jak już zapytamy o nazwiska, mamy i siedzibę. I gdzie jest właśnie siedziba, zaczyna się problem. W związku z tym my powinniśmy spojrzeć na to, co się dzieje w perspektywie miasta, na tutaj rady dzielnic osiedli w perspektywie szerokiej. Ona wymaga pewnych uruchomienia pewnych procesów społecznych odgórnie i oddolnie. Rady dzielnic niezakorzenione w społeczności lokalnej, w parafii, w organizacjach pozarządowych, w różnych strukturach, które są uruchomione na dzielnicy, jest w zasadzie tak, jak drzewo usycha bez korzeni, tak rada dzielnicy jest, tak, tutaj pan Adam pokazał kilka przykładów, że jest fikcją, spotykamy się na herbatkę, coś tam robimy. I tutaj macie państwo potem pokazane, że ci reprezentanci w radach dzielnic, jeżeli nie zrozumieją, że te mechanizmy, które tutaj są określone, począwszy od dialogu społecznego i obywatelskiego, od obywatelskiej aktywności poprzez organizacje społeczne, które uruchamiają się w swojej takiej dojrzałej formie w postaci spółdzielni socjalnych, klubów integracji społecznej, innych struktur, praktycznie radni nie mają z kim wykonywać pewnych zadań na danym terenie. Jest bardzo trudno zorganizować ludzi. I jest potrzebne dostrzeżenie też, ale też wypracowanie w przedsiębiorcach tej tak zwanej europejskiej, światowej formuły społecznej odpowiedzialności biznesu. Dobry biznes inwestuje wokół, inwestuje w ludzi. To jest świadomość biznesu, że jeżeli pracownik wraca do dzielnicy, która jest zaniedbana, ten pracownik nie będzie w pełni efektywny w zakładzie. Oczywiście przy naszej takim, można powiedzieć, marnej gospodarce jest trudno oczekiwać od razu takiej świadomości biznesmena, tak? Ale to jest ten kontekst tutaj funkcjonowania rad dzielnic. To tak troszeczkę na marginesie, troszeczkę bólu tego, co doświadczyliśmy, patrząc na to, co się stało z budżetem partycypacyjnym nazwanym w Lubinie jako obywatelski. Jeśli spojrzymy, to jest kolejne badanie, tutaj pan Wojtek i pan Arek są też współrealizatorami, bo było to badanie przeprowadzane w ramach projektu, który zdobyło Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, zrobiliśmy mapę aktywności obywatelskiej Lubina. I w tej mapie aktywności obywatelskiej Lubina chciałbym zwrócić znowu uwagę, zauważycie państwo zbieżność, że tu, gdzie mamy najwięcej organizacji, tam w budżecie obywatelskim poszło najwięcej. Tam, gdzie ten budżet partycypacyjny mógł zaktywizować mieszkańców, pomóc im w zagospodarowaniu tego terenu, tych organizacji znowu jest mało, ale to też jest, jeżeli potem badaliśmy prawie 200 organizacji, szczegółowo tych organizacji, które współpracują z miastem, jaką one mają świadomość dzielnicową, znowu, tak jak mieszkańcy jej nie mają, tak nasi liderzy organizacji pozarządowych nie postrzegają dzielnicy jako miejsca swojej pracy. Oni najczęściej stwierdzają, że pracują dla wszystkich mieszkańców Lubina, a najlepiej to dla świata, tak? Natomiast organizacja społeczna, co to sama nazwa mówi, ona jest społecznie zakorzeniona. My w organizacjach zapominamy, że stowarzyszenie to jest stowarzyszenie ludzi, a tak naprawdę dzisiaj to są kadrowe siły, które tłuką unijne pieniądze albo z budżetu miasta przyczepiają się do jakichś środków. Dobrze, to teraz przystępując do czegoś, co będzie nam trochę psuło humor, bo zgadzam się, generalnie odpowiadam, że tak, rady dzielnic absolutnie tak, ale rzeczywistość pokazuje, że w dzisiejszym stanie
systemu, który otacza te rady dzielnic, jest to bardzo trudne. Mianowicie chcę tutaj, dzięki właśnie panu Arkowi, miałem taką trochę ucztę, bo mogłem posiłkować się dużymi badaniami zainicjowanymi przez Unię Metropolii, Unię Miast Metropolitalnych Polski w 21 największych miastach Polski, które prześwietliły Rady Dzielnic. Jaki jest tytuł tej książki? Proszę Państwa. Błędne rondo marginalizacji. Ja doszukiwałem się tam, próbuję kombinować, co to oznacza. No jak wjedziemy na rondo i nieumiejętnie się ustawimy na pasach, to możemy cały czas w kółko jeździć. A jak zjedziemy, to możemy wjechać w ślepą ulicę. Dokładnie tak profesor Paweł Swieniewicz mówi o radach dzielnic, że jest to takie błędne rondo marginalnej struktury w systemie. Czy tak musi być? Nie musi. Główna hipoteza jego badań pokazuje, że samorządy jednostek pomocniczych w miastach pełnią zazwyczaj marginalną rolę w polityce miejskiej. Zakres kompetencji, środków finansowych nie pozwala na odgrywanie znaczącej roli w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze lokalnym. Interesujące jest jednak to zróżnicowanie. Lublin, tutaj pan Adam już dobrze nam scharakteryzował, więc nie będę tego przywoływał. W tej pozycji jest to bardzo szczegółowo i z dużym trudem zebrana wiedza dotycząca Lublina, dosłownie na dwóch stronach tej książeczki. Hipotezę główną już tutaj mówiłem. Na prawdziwość tej hipotezy wskazują wyniki badań wcześniejszych profesora Swianiewicza, mianowicie te rady nie odegrały znaczącej roli w żadnym z realizowanych wielkich miastach, w tych 21 miastach, programach rewitalizacji. W żadnym. W Lublinie też kiedyś, 2 lata chyba temu, analizowałem programy rewitalizacyjne. Proszę Państwa, ja byłem zaszokowany, bo one niewiele miały wspólnego z dzielnicami. Jak patrzyłem, jak są skonstruowane osobowo, one w zasadzie ludzie z gdzieś z chmur wzięci do tych ciał. Próbowałem ich szukać w rzeczywistości Lublina, nie ma. Natomiast grube pieniądze poszły na ocieplenia w spółdzielniach budynków, na inne rzeczy, które tak naprawdę mieszkańcy, jakby im to z chmur spadło, tak? Jednocześnie oni tylko dostrzegali finansowe, a warunkiem tych programów była aktywność obywatelska. Zmarnowaliśmy kolejny raz, tak jak po starych Bronowicach, zmarnowaliśmy duże środki, które mogły być realnym instrumentem w działaniu. Nie brały istotnego udziału ani w identyfikacji obszarów problemowych, ani w kształtowaniu zakresu programów dla ich terytorium, ani w zarządzaniu programem na etapie realizacji. Hipotezy pomocnicze, ja tutaj nie będę ich analizował, one w zasadzie potwierdzają, bo wyniki badań wszystkie potwierdziły. Pozycja samorządów jednostek pomocniczych w systemie zarządzania miejskiego jest w Polsce słaba, tak w odniesieniu do szczebla ogólnomiejskiego, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnej. Słabe zakorzenienie w świadomości mieszkańców. Na słabą pozycję samorządów jednostek pomocniczych wpływa zarówno centralistyczny sposób myślenia znacznej części administracji samorządowej. To jest to, co pan Adam powiedział o mentalności radnych. Dla radnego rada dzielnicy jest zagrożeniem. No Panie Boże, przez kogo był wybierany, co ma robić, ma wobec swoich wyborców wykazywać się. Dla administracji, urzędników też jest to w wielu momentach zagrożenie. Hipoteza trzecia, słabość udziału społeczności lokalnej w polityce miejskiej poprzez samorządy dzielnicowe, osiedlowe wiąże się z niedostatkami odnoszącymi się do wszystkich warunków skutecznej partycypacji związanej z takimi czynnikami jak niski poziom tożsamości terytorialnej. Nie identyfikujemy się, nie mamy poczucia identyfikacji z miejscem, tak? Słabość sieci instytucji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego mogących kanalizować tę aktywność. Ja powiem tak, to jest żałość. Dzisiaj
jeżeli te nasze organizacje cały czas w mieście żebrzą, ale to jest wynik systemu całego, żebrzą o lokal, o coś tam, tak? W II Rzeczpospolitej, a nawet jeszcze przed 1918, to organizacje pozarządowe budowały w Lublinie szkoły, Bibliotekę Łopacińskiego, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, to była po prostu gejzer aktywności. Co dzisiaj robi? Jakiś tam trochę pomyje po Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności, bo jest, ale tłucze co? Publiczne pieniądze. Proszę mi pokazać stypendia czy jakieś inne działania. Nie ma. Nasze organizacje nie są zdolne do inwestowania, do gromadzenia, do integrowania. A wprost powiedział, jest ogromna rywalizacja. Słabość sieci instytucji lokalnego, społeczeństwa, niskie zaufanie do władz samorządowych. I to jest widoczne. I to jest widoczne. To jest w wielu momentach, jeżeli zapytamy ludzi, tak to widzą. Mimo ogólnej tendencji opisanej w poprzednich hipotezach, pozycja i aktywność samorządów jednostek pomocniczych jest zróżnicowana i zróżnicowanie wiąże się z przyjętym modelem podziału terytorialnego. Jest on bardzo ważny. Ja tylko zwracam uwagę na coś takiego, że no, tak kpiłem kiedyś, jak ustanowiono dzielnice, że mamy ich więcej niż Londyn, tak? Ale to oczywiście była przesada, dlatego że Londyn dzielnicę ma na prawie takim prawie jak Warszawa, tak? Że ma, dzielnica ma swojego burmistrza. Ale troszeczkę tak sobie żartowałem, dworowałem sobie z Lublina. Te 27 dzielnic, one odpowiadają troszeczkę charakterystyce, która jest ważna do upodmiotowienia rad. Mianowicie rada przy tego typu miastach, które mają więcej niż 150 tysięcy, tak, dostęp mieszkańców do władz miasta, to jest żadna różnica, można do Warszawy jechać w wielu wypadkach i załatwiać rzeczy w ministerstwie. Podobny dystans społeczny do instytucji. Potrzebują ci mieszkańcy bliżej pewnych ciał, które pozwolą im uruchomić ich aktywność społeczną. I w socjologii mówi się o tym, że powinna być liczebność takich jednostek, które się upodmiotawiają, od 15 do 40 tysięcy. W Lublinie mamy 13 tysięcy, przypada średnio na każdą z tych 27 dzielnic. Oczywiście są różne tam liczebności, ale to pokazuje pewną statystykę. W związku z tym jest tutaj szansa na tą aktywność. Poziom aktywności obywatelskiej jest tutaj ważny, w szczególności gęstość sieci organizacji społecznych o charakterze lokalnym. I to pokazałem na tamtej mapie. Ja sądzę, że jest to jedno z lepszych badań w Polsce, jeśli chodzi o tą infrastrukturę obywatelską. Charakterystykę społeczności lokalnej. Lepsze funkcjonowanie jednostek osiedlach odznaczających się wyższym poziomem wykształcenia mieszkańców. To jest ewidentne. Stosunkiem lidera politycznego samorządu, prezydenta miasta do tworzenia jednostek pomocniczych. I tutaj ta dobra wola też w słowach pana Adama była odzwierciedlona. Schemat koncepcji troszeczkę pominę. Czynniki wyjaśniające zróżnicowanie znaczenia jednostek pomocniczych w miastach są ujęte w ten sposób, że tutaj mamy pozycję jednostki pomocniczej w polityce miejskiej i korelacjami jest pokazane stosunek, relacja do innych zmiennych, takich jak kapitał ludzki, na przykład ten poziom wykształcenia i tutaj jest dodatnia korelacja, kapitał społeczny, gęsta sieć organizacji pozarządowych. To są współczynniki wszystkie bardzo istotne. Rozmiar osiedla, jak Państwo widzicie, już mniejszy, ale w niektórych wypadkach jest to dosyć duża zależność. Jeżeli dobrze jest dobrana ta mapa podziału administracyjnego. To, co jest znowu fatalne w Lublinie, jeżeli patrzymy na to, że te rady dzielnic mają reprezentować, mają tworzyć własną politykę dla społeczności lokalnej, to miasto
ni przypiął, ni przyłatał, podzieliło na przykład struktury pomocy społecznej na 5 obszarów, które są zawiadywane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które z granicami dzielnic nie mają nic wspólnego. I tak mógłbym iść z następnymi instytucjami. Pod miasto podlega na przykład Miejski Urząd Pracy. Panie Boże, nie wyrwiesz od nich danych, jak wygląda zatrudnienie bezrobocie w dzielnicy. No Panie Boże, komu oni służą? GUS-owi, któremu statystykę wysyłają? Czy tym, którzy chcą politykę zatrudnienia rozwijać, a mogłyby to robić rady? Kiedyś z panem Adamem właśnie nad tym dyskutowaliśmy w przypadku Bronowa. Zakorzenienie społeczności lokalnej, procent urodzonych w tym samym miejscu. I dlatego te czuby południowe, one mają tam niską tą frekwencję. Ludzie po prostu widzą dobre spółdzielnie, tak? Wszystkie ogrodzone, ja nie muszę z następnymi mieszkańcami współpracować. Proboszcz fajny, wszystko załatwia, bibliotekę nam zorganizował, infrastruktura pod kościołem. Po co jakaś rada dzielnicy? Po co jakaś rada dzielnicy? Zainteresowanie mieszkańców, sama frekwencja, ona też tutaj jest czymś bardzo ważnym i na tą frekwencję zwrócę uwagę. Wielkość miasta i nie ma tutaj finansów, ale są potem takie wykresy, które może przeskoczę, bo nie będę. O, tutaj mamy pokazane wielkość środków, jaka wydatków z budżetu miasta. Natomiast tutaj mamy frekwencję. I co my mamy? Mamy Kraków, Gdynię, Poznań, które w budżetach miasto, przypomnę tylko, Gdynia, Gdańsk i Sopot startowały w latach 90. z tak zwaną opcją 1% dla organizacji pozarządowych w budżecie miasta.